Pani Marszałek, Wysoka Izbo, byłem przekonany, że projekt o Instytucie Rodziny i Demografii poprą, panie pośle, tak, kluby opozycyjne. Dlaczego? Dlatego, ponieważ artykuł 18 Konstytucji chroni rodziny. Instytut, projekt ustawy wypełnia ten artykuł Konstytucji. Dlatego, że demografia to jest najważniejsza sprawa w rozwoju Polski, również gospodarczym rozwoju. A przedmówczyni powiedziała tutaj o 30 milionach i w każdym przemówieniu to się powtarza. 30 milionów złotych. Tak dbacie o podatki Polaków, że was to bardzo tutaj boli. Więc mam pytanie, czy to za waszych rządów wydano 50 milionów złotych na portal internetowy dla bezdomnych, tak by każdy miał laptopa lub telefon komórkowy. Pomyślcie najpierw o tym, jak wyście wydawali pieniądze. Dziękuję.